Cześć kochani, z tej strony Miss Scarlett, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Czarnej Wdowy na moim kanale. Zachęcam was do oglądania początku, ponieważ będzie cutscena, nad którą troszeczkę się męczyłam, więc mam nadzieję, że to docenicie. Ponadto z racji tego, że mamy premierowy odcinek, będziecie mieć wszystkie mody z kasa, jeżeli chodzi właśnie o Scarlett podane. Ja tutaj chciałam podziękować Magdzie i Laurze, moim szukaczkom od modów i też moderatorkom na live'ach, które mniej więcej wydaje mi się, że powinniście kojarzyć, bo to właśnie dzięki nim te mody tutaj znajdują się w tym odcinku. Jestem mega podekscytowana. Jeszcze chciałabym tylko zaznaczyć, zanim przejdziemy, żebyście nie podchodzili do tego challenge'u dosłownie, ponieważ on sam w sobie jest tylko i wyłącznie inspiracją. Zasady nie do końca będą przeze mnie przestrzegane, między innymi jedna zasada z długością życia. Ale dlaczego? Przekonacie się o tym, oglądając właśnie odcinek, a ja już nie przedłużam. Przepraszam was za to straszne światło, ale pogoda się robi fatalna, zbiera się na burzę, więc mam nadzieję tylko, że uda mi się wszystko dzisiaj ładnie dograć, żebym nie musiała tego przerywać, a was zachęcam do oglądania. Thank you.
Dzisiaj w ogóle tak strasznie niewyjściowo wyglądam, ale też jest mi gorąco, kochani, więc przepraszam was mega. Zauważyłam pewną zależność. Znikają mi chyba stąd kamienie, jeżeli chodzi o to wszystko, co miałam tutaj ułożone. Ponieważ powiem wam, że jak wsadziłam sobie ten dom, to niestety wyglądał on troszeczkę inaczej niż pierwotnie został przeze mnie zaprojektowany. Jakie problemy z nudami, dajcie spokój sobie wszystkie adnotacje. Ja wam powinnam chyba troszeczkę poopowiadać co nieco. Przede wszystkim zmienimy jej strój, bo ona teraz biega w stroju kąpielowym, co nie jest dla nas za dobre, a choć ubierz się ty w ten strój. Jak widzieliście na cutscenie, Scarlett popływała sobie w pewnym jeziorze, basenie, które to ma spowodować, że stanie się ona nieśmiertelna. Jeżeli jesteście spostrzegawczy, powinniście wiedzieć, o co chodzi z tą nieśmiertelnością, ale za tą nieśmiertelność ona musi zapłacić właśnie w postaci ciał, no nie wiem, czy to ciałami można nazwać. W każdym razie musi rozkochać w sobie, wyjść za 10 mężczyzn i ich oczywiście własnoręcznie zabić, żeby zostać tą nieśmiertelną i żeby sobie żyć dalej z mrocznym kosiarzem. Jest pewna taka uwaga, nie przejmujcie się tym, że ona ma tutaj na razie z nim małe relacje, ponieważ jak wiecie, wszystko to są sprawy techniczne, które ja muszę sobie ponadrabiać w The Sims, a chciałam już po prostu zacząć nagrywać ten odcinek. Dzisiaj mroczny kosiarz nie będzie nam potrzebny, więc na razie przymknijmy sobie na to oko, bo pamiętacie na pewno, że w 100 dzieciakach Scarlett i mroczny kosiarz byli w sobie zakochani, no łączyło ich po prostu głębokie uczucie, więc na tym się skupmy, ja te relacje jeszcze tutaj z naszym kosiarzem ogarnę, żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie. Wkurza mnie to. Jezus, ja mam nadzieję, że to nie będzie tak, że przez cały odcinek będzie mi od A do Z się te powiadomienia pojawiać. W każdym razie, ten dom budowaliśmy na live'ach, więc cały proces, naprawdę od podstaw, możecie sobie tam zobaczyć. Wszystkie meble, które się tutaj znajdują, powinny być już wyszukane i te wszystkie filmy znajdziecie, słuchajcie, w opisie. Znowu słuchajcie, żeby pobrać sobie wszystkie mody. Ja oczywiście jestem największym zwolennikiem tutaj kuchni naszej czarnej wdowy. Gdyby ktoś się pytał, dlaczego ten dom nie jest czarny, otóż kochani, on nie jest czarny, ponieważ Scarlett, jak sami dobrze wiecie, czarna też nie jest jej motywem przewodnim, kolorem przewodnim jest kolor niebieski. Jak jesteście bardziej zainteresowani całą tą historią odnośnie właśnie tego, jak Scarlett powstała, co było jej inspiracją i w ogóle, to mogę wam to wszystko streścić, ponieważ Scarlett jest pierwszą simką, która pojawiała się na moim kanale. Ona prowadziła wyzwanie właśnie 100 dzieciaków, więc tacy weterani mojego kanału powinni ją kojarzyć, więc jeżeli jesteście weteranami, oglądaliście u mnie 100 dzieciaków, koniecznie zostawcie jakiś znak po sobie. Moja droga Scarlett, dzisiejszy dzień będzie tylko i wyłącznie takim początkowym, że tak powiem, dniem, w którym chyba za wiele nie będziemy robić, ale sobie skorzystaj i jeszcze, kochani, widzicie. Scarlett tutaj ma 8 dni do następnej grupy wiekowej, ale tym się średnio przejmujemy, zobaczcie oczywiście czemu. Charyzma na 10, fotografia na 5, gotowanie na 10. Zresztą o wszystkich tych rzeczach powinniście... Co ci jest? Ty się cały czas źle czujesz, prawda, kochanie? Chociaż powiem wam, że mnie będzie szlak trafiać, jeżeli przy tym MC Command Center cały czas będę dostawać te powiadomienia. Może ugotuj sobie kolację, kochana, bo masz 10 poziom gotowania. Zjemy sobie sałatka ogrodowa, tost z serem, białe ciasto, sałatka owocowa, fasolka po bretońsku, chipsy z solą. Co ty możesz zjeść? A zjedz sobie naleśniki dla jednej osoby. No i tak, kochani, jak oczywiście wiecie, czarna wdowa musi mieć mężczyzn, prawda? 10 facetów, z 10 facetami musi się hajtnąć, no i potem musi ich zabić. I ja tutaj mam kilka koncepcji odnośnie tego, więc pamiętajcie, to jest taki odcinek troszeczkę wprowadzający, wiele się jeszcze tutaj nam dziać nie będzie. Ale koncepcja moja była taka, żebym... zrobimy sobie specjalny hashtag. Co się dzieje? Czyżby kły? Ho, ho. Zrobimy sobie specjalny hashtag. Pod hashtagiem tym będziecie udostępniać mężczyzn. Ja sobie poprzeglądam wszystkich mężczyzn, potem wybiorę sobie na przykład z dwóch,
max 4 i urządzimy sobie głosowanie na Team Scarlet. Właśnie Team Scarlet, moja grupa, więc serdecznie zapraszam, żebyście do niej należeli, na mężczyznę dla Scarlet. Więc wiecie, sprawa będzie taka, że on będzie, powinien być przynajmniej z modami, a żeby jeszcze móc to zakwalifikować, to dany sim powinien posiadać linki do modów. Jezus Maria, co się tutaj stało nam z tym domem? Powinien posiadać linki do modów, żebym ja sobie mogła go w całości pobrać. I wydaje mi się, że to byłby chyba taki najlepszy pomysł na tą serię. Nie wiem, co o tym sądzicie, chyba że macie inne plany, ponieważ chciałabym was też jakoś do tworzenia tej serii zaprosić, a chyba tak byłoby najlepiej, nie? Tylko musicie liczyć się z tym, że ci mężczyźni będą grani będę ja nimi grała, w ten sposób. A co za tym idzie, jest duże prawdopodobieństwo, że ich życie jakoś bardzo wesołe, radosne i cudowne nie będzie, a na dodatek na koniec tej rozgrywki stracą życie, więc musicie się liczyć z tym, zgłaszając tych swoich simów. Ale jak mówię, to jeszcze sobie ustalimy. Jestem ciekawa, co w ogóle wy na to. Ja jeszcze w przypiętym komentarzu będę wam o tym mówić. Wygłoś tutaj naszemu Cerberowi Roseville kazanie na temat picia wody z toalety. Właśnie, bo chciałam wam popowiadać. Cerber nie jest mojego autorstwa, a jego autorką jest Delia. A Delia, jak wiecie, jest też autorką Rose, więc tutaj bardzo ci dziękuję, Delia, też za pomoc. Jeżeli chodzi o naszą Cleo... gdzie ty jesteś, Cleo? Biedna. Gdzie jest Cleo? Weź ty ją zawołaj, czy coś? No, jesteś, Cleo. Ja bym cię, Cleo, chciała podnieść i wniosę cię do domu. Cleo jest, jak wiecie, sfinksem, tak? Tak się nazywa rasa tych kotów. Białym, z błękitnymi oczami. On ma być totalnie kontrastowy do Cerbera, bo Cerber to jest agresywny pies z piekiem, jak się nie wiedzieli. On ma właśnie takie cechy. Nie wiem, czy widać cechy psie tutaj. Agresywny, myśliwy i oddany. Natomiast Cleo jest broniąca terytorium, samotniczka i sprytna, więc idealne wydaje mi się zwierzaki dla Scarlet, bo ja szczerze nie mogłam się zdecydować, czy pies, czy kot, pies, czy kot. Posać simkę Cleo tutaj. Więc ma psa i kota. Oczywiście otoczenie tutaj cmentarza, mgła, tutaj mgła też w samym basenie. Naprawdę ten dom, wydaje mi się, prezentuje się idealnie jak dla Czarnej Wdowy i idealnie jak na działkę, na której będziemy sobie tę naszą rozgrywkę prowadzić. Boże, się przestraszyłam, bo błyska mi tutaj, ja w Simsy gram. I to nawet zaraz będzie... Nie, 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 nie chcę, żebyś ty po prostu to napełniła. Słyszeliście? Ciekawe, czy Blue Yeti wyłapie grzmoty. Jezu, ja nie chcę, niech to minie, niech sobie pójdzie, ja chcę nagrywać. A w ogóle kaptałam się z jedną głupią rzeczą, bo przecież to nie jest logiczne, że my tutaj mamy odkryte półki, a tutaj jest umywalka, w sensie zlew, nie? No a gdzie tutaj, że tak powiem, spływ wszystkich brudów, syfów wody? No nie ma, nie mam. I w ogóle kocham te meble kuchenne. Ale kochani, wszystko sobie tutaj poogarniamy. Scarlet ma 70 tysięcy, ona na biedę narzekać nie będzie, jak widzicie. No czemu ty tutaj śpisz? A weź ty się jeszcze pobaw z tym kotkiem. Co się stało? Mamy tutaj... Co ty, kto ty jesteś? Sai, młody dorosły. Czyżby to jakiś obiad do nas przyszedł? O, patrzcie, Cerber już tutaj zaczyna swoje. Ale Cerber chyba nie ma legowiska, mi się wydaje. Bo to jest nie, jest, tu jest dla Cerbera. Scarlet i Cleo przyjaźnią się. Cleo jest głodna, tak, wiemy, że Cleo jest głodna, ale przecież ma dostęp do miseczki. Czy Cleo jest za malutka, żeby tutaj przejść? Bo może być, że jest malutka. To na wszelki wypadek dla Cleo przeniesiemy jej miseczkę tutaj. Bo wiecie, różnie to bywa. Może być, że ona nie może do tego sobie tutaj
dojść. W każdym razie ja czekam na pewną rzecz, żeby ona się stała w tym odcinku. Zresztą jak jesteście domyślni, to na pewno wiecie na jaką. Bo dziwny głód. Ciekawe, o co chodzi. Więc musimy tutaj na to poczekać. Jezu, jak wszystkie wyszły. Cerber zaraz cię zeżre. Można mu kazać zeżreć tego gościa. Poproś o załatwienie się, idź pobiegać. A właśnie, idź pobiegać, Cerber. Co ty się będziesz w domu nudził? O, tak, tak. Widzę, że tutaj różne przekąski po Forgotten Hollow sobie chodzą samotnie. Ale my sobie to darujemy, a Scarlett pójdzie sobie pobiegać z Cerberem, bo jak wiecie albo i nie wiecie, Scarlett to wysportowana dziewczyna, ona często mi biegała w stu dzieciakach. Głównie dla podtrzymania formy. Jestem ciekawa ogólnie, jak będzie biegać tutaj po tym Forgotten. Jezus, to jest takie upiorne. I te wszystkie nietoperze. Ale mi się tak mega podoba ta okolica, kochani. Cieszę się, że wreszcie mam jakąś rozgrywkę. A co ty tutaj u nas robisz? Weź ty just go away od nas. Nie siedź z nami. My tutaj mamy zaprosić teraz Mrocznego. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Chodź, kosiarz. Możemy skorzystać z tego dzisiejszego odcinka i bardziej porozwijać waszą tutaj miłość. Zmień strój. A chodź, zmień sobie na ten. Trzeba wszystkie wykorzystać. Oczywiście, kochani, sprawa jest tutaj taka... Jezu, ja nie mam kuwety dla niej. Boże, Karolina, ale z ciebie ha. Zwierzaka miedzia kuwety nie mieć. Gdzie my tą kuwetę możemy jej zrobić? Padałoby gdzieś na dole, nie? Tylko ta łazienka jest dużo za mała. Cerber? Wyjdziesz po schodach? Wyjdziesz! Gorzej z kotkiem naszym. Ale już się załatwi. Gdzie jest Mroczny? Czy nie powinien on gdzieś tutaj do nas śmigać właśnie? Czy on stwierdził, że jest za późno? No nie wiem, że Mroczny koziarz dla niego to jest za późno. Mroczny śpi. O ty. Nazwałam go Mroczny Spacja Kosiarz, bo wiecie, ja go pobrałam z galerii, żeby był bardziej funkcjonalny. Tylko że on sobie tutaj mieszka z Vladem, bo gdzieś Vlada musiałam wprowadzić. Tutaj mieszkają Vator, ale wydaje mi się, że trzeba będzie coś zrobić dla Mrocznego Kosiarza fajniejszego. Natomiast czemu on się z nami tutaj nie chce spotkać? Że chodź tutaj się pojawisz, jak cię zaprosimy właśnie w ten sposób. Pójdziesz Scarlett i pójdziesz ty, Mroczny. W ogóle zastanawiam się, co ten Mroczny sądzi o tym, że jego miłość będzie miała 10 mężów. Czy on sobie zdaje z tego sprawę? Weź tego oczaruj, może będzie nam dużo łatwiej na start. A jak go oczarujesz... Chodźcie może sobie gdzieś tutaj, bo tu jest mroczniej. Podejdź tutaj razem. O, właśnie, na tej zasadzie. Jest bardzo flirciarski. Scarlett chyba nie ma cech wdowy, mi się wydaje. Ona jest romantyczka, kreatywna, uwielbiana, handlowiec, uwodzicielka, materialistka, ekspresjonistka, płodna, kreatywna, wizjonerka. A właśnie, bo ja jej dałam pani na włościach. Przy czym mi się wydaje, że dla niej powinnam dać jednak tę aspirację, która jest we wdowie. A wdowa, moi drodzy, lokalizacja miłość jest nieuleczalną romantyczką. Randkowiczka. No właśnie, więc my sobie nieuleczalną romantyczkę tutaj wykonamy, żeby było zgodnie z tym wyzwaniem. Kosiarz, chodź do nas. No właśnie, i poflirtujmy, poplotkuj o sąsiadach z nim. Romantycznych tutaj, obejmij go. No musi już być ta miłość tutaj między nimi. Zapytaj
Okej, czy jest w związku? Zadaj ryzykowne pytanie. Dużo łatwiej jest, kochani, tak, niż z takim prawdziwym mrocznym... Czy to jest prawdziwy mroczny kosiarz, tylko on jest, jak mówię, pobrany z galerii, już przygotowany tak, że ma swoją dodatkową cechę. Dzięki tej dodatkowej cesze on jest już w pełni funkcjonalny, czyli można z nim się buziakować, przytulać, barabarować i robić dzieci, choć pierwszy pocałunek z mrocznym kosiarzem. Taka miłość. Trzymaj za ręce romantyczne, słodka gadka. Ej, chyba ta burza już przychodzi, kochani, powiem wam. Jeszcze go pocałuj. Jeszcze bym chciała, żebyś może poszeptała mu uwodzicielsko, ale oprócz tego wy musicie się jeszcze przyjaźnić, więc może coś takiego, ożywioną rozmowę, żeby nie było tutaj, że tylko flirty na moim kanale, wszyscy barabara i te sprawy, a nikt tutaj poważnie do życia nie podchodzi. Wymień się numerami, idealnie. I jeszcze coś. W ogóle mam taki plan. Ja tak w ogóle chciałabym ściągnąć sobie taką typowo mroczną knajpę i to nie jedną, żebyśmy się obracali głównie w takich gotyckich klimatach. Ile można czekać na tę dziwną rzecz, która jest tutaj, jak widzicie, dziwnym głodem. Ile można na to czekać, bo ja chcę tym zakończyć odcinek. Zresztą to jest takie dobre. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, Scarlett nie powie. Udamy zaskoczonych, że ojojoj, co to się stało, poproś o zostanie chłopakiem. On nie może zostać twoim chłopakiem. Trzymaj go za ręce. Jeszcze z przyjaznych. Dobrze. Uuu, jak słodko, to nawet mroczny do ciebie podchodzi. Pocałunek z pasją, kochana moja. I... A co ty chcesz, Vlad? Idź, spadaj od nas. Nie lubimy cię. Tu mamy zupełnie inną miłość. Słodka gadka. Jeszcze może coś z zabawnych, żartuj o politykach. I zrobimy sobie teraz przyjazne interakcje, bo widzę, że miłości tutaj macie aż za bardzo. Opowiedz porywającą historię. Ten Vlad, zazdrościsz? Sam chciałbyś pewnie ze Scarlett być. Ale nie możesz. Nie dla psa kiełbasa. Vladzie. Szukaj sobie czegoś do swojej podoby. Brzydkiego. W ogóle może Vlada przerobię, słuchajcie, w następnym odcinku przerabiania. Słuchajcie, żartuj o modzie. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda twarz mrocznego kosiarza. A to, jak wygląda, też wam pokażę. Pokażę, bo tutaj, jak mówię, cała akcja przede wszystkim będzie się rozgrywać w cutscenach, tak mi się wydaje. Chyba, że będę mieć naprawdę problem, żeby je zrobić. Wydaje mi się, że jednak nie. Ale, kochani, jeszcze. Chciałabym tutaj zaznaczyć na start. Polecam wam zobaczyć sobie Wampirzą Zemstę na moim kanale. Taki film, który zmontowałam jakiś czas temu. Opowiedz sprośny dowcip, chodź. Ale wydaje mi się... O, już sobie poszedł. To my też idziemy. Ale... Co ci się z brzuchem dzieje? Ale wydaje mi się, że będzie on tutaj dosyć istotny, więc kochani, tu gdzieś pojawił wam się, albo dopiero pojawi odnośnik do Wampirzej Zemsty. Oglądnijcie sobie. To jest takie fajne, że już będę mogła was powoli zapraszać w ogóle do całej tej historii, a nie już tylko tak tworzyć i tylko przygryzać wargi, że nie mogę wam opowiadać różnych rzeczy. Ponieważ dużo osób mówiło, że stroje Scarlett nie do końca odpowiadają temu, że ona jest czarną wdową, one są kolorowe. Ja tam wam coś opowiadałam, że tak wiem, że coś tam, że ja lubię, że chcę, że nie idźmy stereotypami. Natomiast jak już się domyślacie, w sumie już nie będę robić takich jaj. Scarlett będzie wampirem. A skoro Scarlett będzie wampirem, będzie miała drugą postać, mroczną postać. A skoro będzie miała mroczną postać, to ta mroczna postać wymaga od nas trochę inwencji, jeżeli chodzi o wygląd i stroje. I właśnie ta mroczna postać będzie ubrana, wydaje mi się, że od A do Z w całości na czarno. Weź sobie prysznic. Nie możesz wziąć sobie prysznic. Mam niefunkcjonalny prysznic, to idź do góry. Potem będziemy się z tym bawić.
A weź sobie kąpiel dla Cerber, podziwiaj swoją nową rzecz. Weź kąpiel z dodatkami cytrusowa. Także, kochani, właśnie, albo wiesz co, ty najpierw sobie zjedz, a nie to. Zjedz śniadanie. Deser owocowo-jogurtowy. No, także właśnie ta mroczna postać będzie miała głównie czarne ciuchy i wydaje mi się, że one będą takie gotyckie. Natomiast będziemy sobie Scarlett w tej mrocznej postaci... O kur... Przepraszam. No, mrocznej postaci będziemy sobie ją dopiero przerabiać na live'ach, więc już zachęcam Was do live'ów, ponieważ na live'ach będziemy sobie robić oczywiście kulisy, a wraz z przebieraniem Scarlett w różne stroje, bo ona nie będzie cały czas w jednym i tym samym chodzić, to jest moje takie wyzwanie, będziemy mieć... Ale Czadyk, ja lubię te koty skaczące wszędzie po półkach. Będziemy... O Boże, ona niby na lodówce siedzi, ten kot, nie? Będziemy mieć nowe linki do modów, więc to wszystko będzie dynamiczne, bo ta seria głównie na tym będzie się opierać. Jezu, ja mam wrażenie, że Was zanudzę w tym pierwszym odcinku takim przygotowawczym. Może słuchajcie, ja już skończę sobie na razie rozmowę i przyspieszę sobie zwyczajnie grę, żeby wszystko, co ma się stać dzisiaj, już się dokonało, bo to jest bardzo istotne. Kochani, wielkopomna chwila. Scarlett zamienia się w... Uwaga, 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 w coś zamienia Scarlett, wiadomo w co. Vampira. Jezus, jaką ona ma minę w ogóle, nie? Oczywiście wszystko sobie tutaj uwieczniam. Więc tak, kochani, nasza Scarlett stała się... Jezus! Mój Boże, dlaczego ty tak wyglądasz? Widzicie to? O Chryste! A zaatakowały ją piegi, czy co? Kurde! No nic, kochani. Z brzyduli w piękność, bym powiedziała. Ja dziękuję Wam za uwagę. Scarlett Rosevale przemieniła się w wampira. Co za tym idzie, w przyszłym odcinku będziemy się już całkowicie zabierać za nasze wyzwanie. Mam nadzieję, że już będziemy mieć wybranego pana za ten czas, ale wszystko oczywiście będzie w komentarzach, wszystko Wam tam opowiem na ten temat dokładnie, bo jak mówiłam, tutaj wszystko było takie, cały czas się powtarzam, ale były rzeczy takie powiedziane na gorąco, a to jak dokładnie wszystko postanowię, przypięty komentarz pod tym filmem, jeżeli coś będzie, to właśnie takie najważniejsze informacje tam. Ja dziękuję Wam za uwagę, pamiętajcie koniecznie o zostawieniu łapek w górę, ponieważ jeżeli będzie ich dużo, to oczywiście ta seria zostanie na kanale, będzie kontynuowana, bo jeżeli będzie jej znikome zainteresowanie, to postanowiłam, że wtedy po prostu tej serii kontynuować nie będziemy, bo to też się nie opłaca, bo ona wymaga naprawdę trochę pracy ode mnie, szczególnie, że wszystkie takie główne wątki będą się rozgrywać w cutscenach, więc sami sobie możecie wyobrazić, że no jest trochę z tym zabawy, żeby to wszystko zmontować. Dlatego nie zapomnijcie o aktywności, łapkach w górę, komentarzach. Ja zapraszam Was na Team Scarlett, zapraszam Was na Facebooka, Instagram, Snapchat i trzymajcie się oczywiście wszyscy cieplutko. Cześć!